Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek 23 maja ze studia telewizji Imperium w Gliwicach. W pierwszym w tym tygodniu wydaniu wiadomości eksplozja gazu przy ulicy Hutniczej, kolejne kamery bezpieczeństwa zamontowane oraz relacja z Dnia Nauki i Przemysłu. Na koniec o dziecięcym saloniku poprowadzonym przez mistrza dubbingu Jarosława Boberka. Anabela Conti, zapraszam do oglądania. Wczoraj po godzinie 15 w jednym z mieszkań przy ulicy Hutniczej eksplodowała butla z gazem. W wyniku wybuchu rannych zostało 5 osób. 3 mężczyzn, kobieta i przypadkowy przechodzień. Jedna z nich, 60-letnia kobieta, z uwagi na poważny stan została przetransportowana śmigłowcem do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Po eksplozji wzniecił się pożar, który został ugaszony przez strażaków. Przyczyną było rozstrzelnienie butli gazowej nielegalnie używanej przez głównego lokatora. Wcześniej w mieszkaniu odłączony został gaz oraz prąd. Obecnie nad Gliwicami czuwa 276 kamer monitorujących 24 godziny na dobę różne części miasta. Informujemy, że to nie koniec inwestycji, ale bardziej prawdopodobny koniec niebezpieczeństw występujących w miejscach niecieszących się dobrą reputacją. W ostatnim czasie kolejne 19 kamer pilnuje naszego bezpieczeństwa w ścisłym centrum Gliwic, na skwerze Doncaster, placu Piłsudskiego oraz na ulicach Wybrzeża Wojska Polskiego, Berbeckiego i Barlickiego. Doroczne wnioski zgłaszane przez gliwiczan w ramach budżetu obywatelskiego są dowodem zapotrzebowania mieszkańców na tego typu ochronę. System monitoringu, którego sieć wciąż się rozrasta, gwarantuje nie tylko większy poziom bezpieczeństwa, ale odstrasza potencjalnych złodziei lub okolicznych wandali. Więcej kamer nie oznacza więcej ingerencji w naszą prywatność. Pracownik próbujący dokonać zbliżenia na wnętrze mieszkania napotyka natychmiast blokadę dostępu, zatem gliwiczanie nie muszą obawiać się o naruszanie ich prywatności. W piątek w gliwickim Technoparku odbyła się kolejna już odsłona wydarzenia pod nazwą Dzień Nauki i Przemysłu. Kilkudziesięciu wystawców z Politechniki Śląskiej oraz działających w jej otoczeniu firm wysokich technologii przedstawiało arkana swojej codziennej pracy. Każdy chętny mógł między innymi poznać zasadę działania kamery termowizyjnej, zobaczyć jak działają roboty, czy też zaobserwować niezwykłe reakcje chemiczne. Chętnych nie brakowało, a największe zainteresowanie tradycyjnie wykazywała młodzież szkolna, co znakomicie prognozuje nie tylko na rozwój branży wysokich technologii w przyszłości, ale może również zwiastować rosnącą frekwencję przy naborze studentów do gliwickiej uczelni. Król Julian, Czerwony czy Kaczor Donald – to tylko kilka spośród przeszło 500 ról dubbingowych, jakie ma na swoim koncie Jarosław Boberek. Znakomity aktor był w niedzielę gościem kina Amok, które z tej okazji wypełniło się dziećmi i ich rodzicami. Dziecięcy salonik filmowy rozpoczęła czytana przez gościa bajka o koguciku i kurce, przy której Boberek miał okazję pokazać swój talent do naśladowania różnych głosów. W niedzielę każdy mógł również zdobyć bezcenny autograf oraz zadać znanemu z telewizyjnych ekranów aktorowi pytanie. Z tej ostatniej sposobności skorzystał również Michał Czaplicki. Co z tego wynikło? Już w piątek zapraszam na program Witamy w Gliwicach z udziałem Jarosława Boberka. To już wszystko, co dziś przygotowała dla Państwa redakcja. Kolejna garść informacji jutro o tej samej porze. Zachęcam do zaglądania na stronę tvimperium.pl oraz obserwowania nas w mediach społecznościowych. Po serwisie zapraszam na wtorkową prognozę pogody. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.